występ chóru Cantate Deo, naszego ambasadora muzycznego, jest według mnie znakomitą promocją na naszym terenie i poza terenem. A to jak wczoraj zapytałem pani Krystyny Szulenckiej, prowadzącej ten chór, jakie mają marzenie. No wiem, że mają marzenie, chcą wyjechać do Barcelony na festiwal chórów parafialnych, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, czy im się to uda, ale no, marzenia mają mocni ludzie, silni ludzie, którzy potrafią dążyć do celu. Myślę, że pani Krystyna ze swoim zespołem może i nawet do tej Barcelony dojedzie.